A dziś gościem Radia 5 jest Ełczanin, mistrz Europy U16 Dywizji B w koszykówce, Hubert Łałak. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Mistrz Europy, koszykarz z Ełku. No to cóż, to musimy porozmawiać od początku do końca, jak to się stało, że zainteresowałeś się koszykówką, ale na samym początku to może powiedzmy właśnie. Mistrz Europy U16 Dywizji B. Co te cyfry U16 oznaczają? Under 16, tak? Tak, to jest Under 16, Mistrzostwo Europy do lat 16, rocznik 2003 i młodsi. Jak to się stało, że trafiłeś do reprezentacji Polski właśnie tak młodych koszykarzy? Na pewno kosztowało mnie to bardzo dużo pracy. Na co dzień trenuję w Treflu Sopot. Ciężko było się przebić. Trener kadry, wiedziałem, że na mnie liczy. Ciężko pracowałem i nigdy nie traciłem nadziei, że nie będę w tej kadrze. No i udało się. Jak to jest zagrać z orzełkiem na piersiach podczas takiej imprezy, no Mistrzostwa Europy, no to impreza wysokiej rangi. Na pewno jest to wielki zaszczyt dla mnie, bardzo się na to starałem i każdy na pewno chciałby być na moim miejscu. Myślę, że to wielki sukces grać z orzełkiem na piersi. No niewątpliwie, każdy by chciał przynajmniej to przeżyć, przynajmniej wyjść właśnie z drużyną. No to już wiemy, jak trafiłeś do kadry. Czy dużo meczy już w kadrze rozegrałeś? Tak, rozegrałem sporo meczy w kadrze. Przed tymi Mistrzostwami Europy się przygotowywaliśmy całe wakacje. Na początku gry kontrolne w Polsce z Łotwą, z Izraelem, potem turnieje w Macedonii, a także gry kontrolne w Izraelu. No i to były takie testowanie zawodników przez trenera. Tak, to było właśnie kontrolowanie zawodników. Kontrolowanie, testowanie zawodników przez trenera. Duża jest kadra, jeżeli chodzi o koszykówkę właśnie w twoim wieku? Pierwsze zgrupowanie kadry to było 32 osoby i to właśnie był taki pierwszy obóz przygotowawczy, gdzie trener sam mógł wybrać 16. Czyli ostra walka się odbywa. Ostra walka. Ale wróćmy może do początków, bo rozpoczynałeś przygodę z koszykówką tu w Ełku. Ja cię przedstawiłem jako Ełczanina. No cały czas jesteś Ełczaninem, chociaż w Sopocie teraz mieszkasz i tam trenujesz i dla Sopotu grasz. Ale no, rozpocząłeś przygodę z koszykówką właśnie w Ełku. Jak to się zaczęło? Do koszykówki nakłonił mnie mój pierwszy trener Edward Traskowski. Rozpocząłem swoją przygodę w klubie UKS Nufar 5 Ełk. Pamiętam, jak trener pierwszy raz mnie zaczepił na przerwie w szkole i powiedział, żebym przyszedł na trening. A jak myślisz, co zdecydowało? Twój wzrost, czy może, nie wiem, coś innego? To trener na pewno ma oko. No, trener mnie przekonał, powiedział, że to jest lepszy sport, bo na początku chciałem iść na piłkę nożną, ale spodobała mi się bardzo koszykówka i zostałem w koszykówce. No, kolejne moje pytanie właśnie dotyczyło piłki nożnej, bo zazwyczaj chłopaki w twoim wieku to grają w gałę, jak to niektórzy określają, albo w piłkę nożną. Tu się okazuje, że koszykówka, no też ciekawy sport, bardzo męczący, bardzo siłowy, ale jednak nie piłka nożna. Dlaczego? Właśnie trener mnie na to nakłonił, pokazał mi dobre strony koszykówki i zakochałem się po prostu w koszykówce. Rozpoczęło się. A jak trafiłeś do Sopotu? Do Sopotu trafiłem, no można powiedzieć, że trener mnie też wypromował, Edward Traskowski. I też poszedłem śladami swoich kolegów starszych, Łukasza i Michała Kolendy i Błażeja Kulikowskiego. Wiedziałem, że oni też tam chcą iść. To taki, jakby powiedzieć, to zaufany klub i chciałem właśnie tam się sprawdzić. Trefl Sopot, tam grasz teraz, w młodzieżowej jeszcze drużynie, ale no, walka na pewno się będzie toczyła o to, żeby znaleźć się w tym podstawowym składzie, prawda? No, walka na pewno będzie. Chociaż jeszcze jesteś za młody, jeszcze nie ta budowa, jeszcze nie ta siła, bo jednak koszykówka to bardzo siłowy sport. A jeżeli już mówimy o Treflu, no przeprowadziłeś się do Sopotu, tam zamieszkałeś, to trudne dla młodego chłopaka. No powiedzmy, no 16 lat w tej chwili masz. Tak, jak się przeprowadziłem do Sopotu, to miałem 13 lat i na pewno była to ciężka decyzja. Daleko od domu, nowa szkoła, nowy klub i stresowałem się na początku, było bardzo ciężko. Jak wygląda życie zawodnika właśnie takiego 13-latka, który wyprowadza się ze swojego rodzinnego miejsca, spod skrzydeł rodziców do zupełnie innego miasta, no, dosyć daleko, bo do Sopotu no jednak kawałek jest, żeby się wybrać. Sam mieszkałeś? Tak, mieszkałem z kolegą w pokoju i mieliśmy bursę tam
w Sopocie i na szczęście Bursa była bardzo blisko hali i szkoły. A to jest jakaś taka szkoła, która nawiązała współpracę z Treflem Sopot i tam się uczą właśnie zawodnicy Trefla? Tak, tak. To jest młodzieżowy klub właśnie Trefla Sopot UKS 7 i tam mamy klasę sportową i wszyscy chodzimy właśnie tam do szkoły. I jak koledzy przyjmują? Jak to się rozpoczyna? Bo chodzą legendy, że jeżeli ktoś trafia do jakiegoś klubu, najpierw jest kotem, jest młody, musi przejść swoje, żeby koledzy go zaakceptowali. Jak to wygląda? No na pewno jest tak, jak jesteś młodszy, to masz ciężej, ale jak już trochę z nimi pobędziesz, to już jest mega spoko. No i jak pokażesz swoją klasę sportową, bo to też jest ważne. To mówiliśmy o sukcesach twoich, jeżeli chodzi o kadrę. Przypomnę, mistrz Europy U16 dywizji B. A jeżeli chodzi właśnie o Trefla, już grałeś dla Trefla w młodzieżowej drużynie? Tak, już grałem dla Trefla w młodzieżowej drużynie. Zdobyliśmy srebrny medal mistrzostw Polski U18, a w U16 zdobyliśmy 8 miejsce w mistrzostwach Polski. Duża jest kadra, bo wiemy, jaka jest kadra Polski. 30 kilku zawodników, z tego 16 się wybiera, a w Sopocie ilu takich młodych ludzi jak ty trenuje? U nas w roczniku U16 trenuje 14 osób, a w U18 16 osób. To są już wybrani zawodnicy. Oni są z całej Polski? Tak, z całej Polski są. Dużo z Sopotu pochodzi, czy nie? Z Sopotu w U18 obecnie jest dwóch zawodników. Także no, większość z całej Polski to jest tak, że ci trenerzy, ci skauci, jak to się nazywa, oni jeżdżą po całej Polsce i wybierają właśnie tych najlepszych zawodników, między innymi ciebie znaleźli. A ja chciałbym pogadać teraz o przyszłości twojej. Myślisz o tym, żeby zawodowo zająć się koszykówką? Tak, chciałbym zawodowo grać w koszykówkę. Na razie jeszcze o tym za bardzo nie myślę, ale... Jak już miał pomyśleć, to myślę, że zawodowo bym chciał grać. Zawodowe granie tu w naszej lidze, ale u każdego koszykarza tak z tyłu głowy się chyba NBA pojawia, tak? No na pewno każdego młodego koszykarza jest to, żeby zagrać w NBA, ale zobaczymy, czy to się uda. A miałeś okazję już poznać no, tych, którzy grali, no, Polaka Marcina Gortata? Tak, tak, już miałem przyjemność poznać właśnie tych niektórych gwiazd NBA i bardzo miłe wspomnienia. Tak to wygląda mniej więcej, także no, trzymamy kciuki i chcemy zobaczyć ciebie więcej. Już wiesz, kiedy następne mecze kadry, kiedy następne mecze Trefla? Na razie o kadrze to nic mi nie wiadomo, a kolejne mecze Trefla już startujemy od października. I wtedy rozpoczną się ligowe zmagania, tak? Ligowe zmagania. No życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, na pewno będziemy obserwować. Hubert Łałak był gościem Radia 5. Jeszcze raz powiem, bo lubię to mówić. Mistrz Europy U16 dywizji B w kadrze, no i zawodnik Trefla Sopot, a wcześniej UKS, no właśnie. Nenufar 5 Ełk. O właśnie, UKS Nenufar 5 Ełk. No gratulujemy sukcesów i dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo.